No więc mamy już wstępnie założony dolny mikser i możemy przejść do przykręcania głowicy. Także kończymy w tej chwili montować głowicę. Bardzo ważne jest, żeby tutaj ustawić to również w poziomie. Bardzo łatwo to możemy zrobić, sprawdzając tą odległość pomiędzy głowicą a tym mikserem. Producent podaje, że tutaj ma być 10,8. I taki też wymiar mamy. Jeszcze istotne jest, żeby było to zamontowane miksery równolegle do szpindla, czyli do wałka poprzecznego. Także kończymy montować mechanikę. Teraz założymy popychacze. Tutaj mamy, trzeba oczywiście sprawdzić, tam też producent zaleca nam, jaki tam był rozmiar? 59,5. I taki rozmiar tutaj mamy. Także to sobie założymy. Bardzo ważne jest też, żeby literka A na snapach była zawsze skierowana do zewnątrz i tak jest w przypadku każdych snapów. Skończyliśmy montować już głowicę i popychacze. Mamy w tej chwili, zainstalowaliśmy tutaj zamiast grzybka takie narzędzie, nazwijmy sobie to tymczasowo, do zamontowania prętu flybara i to nam pomoże. To nam pomoże ustawić kąty. Za chwileczkę do tego przejdziemy. Mamy założone łopaty. Nasz flybar jest gotowy do... Będziemy teraz próbowali ustawić, znaczy nie próbowali, tylko ustawimy sobie kąty łopat. Więc tak, przystępujemy. Następnym krokiem jest pomiar kątów, natarcia łopat. W tym celu ustawiamy, włączamy oczywiście radio, odbiornik, zasilanie w modelu. Ustawiamy sobie na... Jest dobrze, tak. Drążek na środek. Wszystkie krzywe są wyzerowane fabrycznie, ustawione liniowo. Mhm. 0,50-100, dzięki czemu powinniśmy mieć właśnie równe 0 stopni na łopatach. I teraz tak, przyznamy Wam się od razu, że my zrobiliśmy to tutaj dosyć dokładnie, mierzyliśmy, nie dosyć dokładnie, tylko bardzo dokładnie, zgodnie z instrukcją, mierzyliśmy rozmiar popychaczy i uwierzycie lub nie, wyszło nam zero. Ale ponieważ przy ostatnich warsztatach zwracaliście uwagę, że chcielibyście zobaczyć w ogóle, jak to się ustawia, więc zepsuliśmy to i wykręciliśmy sobie jednego snapa o jeden obrót. Tak. I teraz kątomierz nam tutaj można widzieć, że pokazuje nam, że mamy jeden na plusie, a powinniśmy mieć zero, więc teraz szybciutko pokażemy sobie, jak to zniwelować. Teraz jak ustawimy na zero, to nam się powinna tutaj rozjechać płaszczyzna na flybarze i na kątomierzu, tak? Jak widać, tutaj jest minimalnie niżej. Nie pokrywa się, więc musimy wyregulować. I teraz, żeby to zrobić, musimy wkręcić, musimy uzyskać zmianę kąta w ten sposób. Tak, odwrotnie, stronę, czyli odwrotnie z ruchem wskazówek zegara musimy przekręcić łopatę, żeby nam się to wyrównało. Więc musimy wkręcić ten popychacz. Tak, to teraz zrobimy. Wkręćmy go jeden obrót. Jeden pełny obrót. Zawsze robimy jeden obrót, nigdy po pół, tak żeby literka A była na zewnątrz. To wykładamy z powrotem. Jak to wygląda teraz? Jak widać, idealnie się pokrywają obie linie. Czyli mamy ustawione na zero. Warto też sprawdzić to samo na drugiej łopacie. Również 0 stopni. I też wszystko pasuje.
Dobrze, teraz przejdźmy do ustawienia maksymalnych wychyleń skoku, maksymalnych kątów. Damy gaz na max i sprawdzamy na kątomierzu. Jak widać, mamy za dużo, więc musimy zmniejszyć w menu Flash Mix przy trzeciej opcji Pitch, czyli Pitch. Ustawiamy na 12, na 13, tak? Instrukcja zaleca, żeby ustawienia były od 12 do 14 stopni. No i mamy plus 13 i możemy jeszcze sprawdzić minus 13. I się zgadza. Jest minus 13. U nas jest to 41%. Teraz ustawiliśmy model naprzeciw siebie, naprzeciw kamery i będziemy sprawdzali, mierzyli kąty przy wychyleniu maksymalnym tarczy na lewo i na prawo, czyli przy pochyle lewym i prawym tarczy. Tak, ważne jest, aby łopaty ustawić wzdłuż modelu oraz nasz skok ogólny musi wynosić 0 stopni, czyli drążek równo na połowę. Mówimy o tak. lewym drążku. Według instrukcji ustawimy 12 stopni. Ustawiliśmy na kątomierzu 12 stopni i możemy wychylić drążek przechył lewo-prawo w jedną ze stron. Czyli teraz mamy w lewo maksymalnie. I sprawdźmy, czy mamy te 12 stopni. Wygląda na to, że... Tak, jest. Że otrzymujemy to, tak? Teraz sprawdzimy sobie. U nas sobie. Jest to 60%. Możemy teraz sprawdzić w drugą stronę. Mhm. 12 stopni. Okej. Okay. Jeszcze. Mamy. I wychylamy drążek w prawo. I jak widać jest w porządku. Minimalnie mamy, czekaj. Jest 12? Jest. Tak. Dobrze. Myślę, że z dokładnością do również stopnia. 60 stopni. 60%, przepraszam. 60%. Dobrze. Teraz ustawimy dla drugiej funkcji przechylenia przód-tył, dlatego łopaty musimy ustawić prostopadle do modelu. Mhm. A to musimy, Adam, robić na obydwu łopatach, czy wystarczy? Nie, wystarczy na jednej. Jak to robimy na jednej. Wystarczy okay. Na jednej. Na drugiej musi być to samo.